Czy masz świadomość? Każdy, kto wierzy w nieskończony wzrost na mającej fizyczne ograniczenia planecie, jest albo szalony, albo jest ekonomistą. Kenneth Building, ekonomista, filozof, doradca prezydenta Johna Kennedy'ego. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest dr Andrzej Kassenberg, współzałożyciel Instytutu na Rzecz Ekorozwoju i Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii. Dzień dobry Panie Andrzeju. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Andrzeju, cofnijmy się do 1972 roku. Wtedy to blisko już 50 lat temu został opublikowany raport Granice Wzrostu. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology ostrzegali w nim ludzkość, że granice wzrostu na skończonej planecie są. I jeśli nie będziemy brać tego pod uwagę, to w połowie XXI wieku naszą cywilizację czeka upadek. Tak się złożyło, że w kolejnych latach, w 92, 2004, 2014, tezy raportu były weryfikowane i uzyskane wyniki potwierdzały słuszność ostrzeżeń z 72 roku. A najnowsza weryfikacja z 2020 roku została opublikowana na stronie internetowej KPMG. Ja przypomnę, KPMG to wielka korporacja należąca do wielkiej czwórki firm audytorsko-doradczych. Pytanie, panie Andrzeju, kto dokonał tej najnowszej weryfikacji granic wzrostu? Jak ta weryfikacja została przeprowadzona i co z niej dla nas wynika? Trzeba powiedzieć sobie, że to jest bardzo interesujące, że mogę wypowiadać się na ten temat, a ja wszedłem w życie zawodowe właśnie 50 lat temu. Jedną z pierwszych książek, którą czytałem o świecie, to właśnie były Granice wzrostu Meadowsów. Tak więc no, jestem także nie tylko tym, że osobą, która czyta, ale jestem także osobą, która przeżyła te 50 lat jako osoba dorosła. Taką właśnie analizę została dokonana przez panią Gay Harrington, która starała się przeanalizować różne scenariusze w oparciu o podobne założenia, jakimi posługiwali się państwo Meadows i współpracownicy zarówno w roku 72, jak i także kolejne edycje. I z tej analizy no, wyszedł bardzo ciekawy wniosek, że ci ludzie, którzy byli bardzo ostro krytykowani, mówili, że to w ogóle bez sensu, że świat sobie poradzi, że mamy technikę, technologię, no trzeba przyznać, że mieli rację i mają rację nadal. Te scenariusze, które pani Harrington dzisiaj analizowała, no, prowadzą do tego, że tak zwany scenariusz biznes jak zwykle no jest scenariuszem, który może nas doprowadzić do katastrofy cywilizacyjnej, to znaczy do załamania się gospodarczego całego świata, co być może mogłoby nastąpić w ciągu najbliższych 20, a może trochę więcej lat. Oraz analizuje także scenariusze typu technologicznego. A przepraszam, to jeszcze spytam, ten scenariusz biznes jak zwykle na czym polega? Polega on na tym, że gospodarka liniowa, czy linearna, która dzisiaj obowiązuje, jest jedynym takim no, powszechnie używanym punktem odniesienia jest produkt krajowy brutto, czyli im więcej tego projektu krajowego brutto, tym jest lepiej. I to znaczy ta gospodarka linearna, która polega na tym, że pobieramy zasoby, przetwarzamy, mamy produkty urządzenia, te produkty urządzenia wykorzystujemy, a to, co jest nam niepotrzebne, wyrzucamy. Czyli innymi słowy, jest to czyste marnotrawstwo, jak ekspert, a właściwie główny ekonomista Banku Światowego, przed wielu lat bardzo szacowna osoba, pan Herman Daly,
pokazuje na swoim wykresie, że jest taki moment krytyczny, w którym te dobra, które, z których korzystamy, jest ich coraz więcej, ale także te niekorzyści, które są związane właśnie z tym dobrem, także rosną, rosną coraz szybciej. Dochodzimy do punktu krytycznego, w którym niekorzyści przekraczają korzyść, a w konsekwencji, jeżeli to dalej będzie prowadziło, to właśnie także pan Herman Daly mówi, że czeka nas katastrofa ekologiczna. No i to jest ten właśnie biznes jak zwykle, w którym nie patrzymy na wartości usług ekologicznych, na wartości przyrodnicze. Nie patrzymy także na bardzo poważne problemy społeczne, które mamy dzisiaj na świecie, tylko właśnie zadowalamy się tym, że ten mechanizm gospodarki, powiedziałbym, kapitalizmu liberalnego ciągle pcha nas w cudzysłowie do przodu, a tak właściwie powoduje, że cywilizacja się cofa. A jakie inne scenariusze wyszły z tej analizy najnowszej granic wzrostu? Były interesujące dwa scenariusze. To jest scenariusz technologiczny, który mówi nam o tym, że jeżeli będziemy inwestować w technologię, w nowe rozwiązania techniczne, to możemy łagodzić ten cały proces. Jednak nie ma nigdzie gwarancji, że te rozwiązania techniczne i technologiczne, które są tylko środkiem, a nie celem, bo niektórzy jakby mieszają to jedno z drugim, no mogą spowolnić te negatywne procesy, mogą złagodzić tą właśnie załamanie gospodarcze. I to jest ten scenariusz oraz jest scenariusz, nazwałbym go społecznym, bardzo interesujący scenariusz, ale wyjątkowo trudny i złożony. To znaczy jest to scenariusz, w którym następuje zmiana świadomości społecznej, jak ma funkcjonować świat. Czyli jest to scenariusz zmian kulturowych, bardzo trudny, bardzo złożony. To wymaga, jak mówi taki filozof Harari, nowej narracji świata. I problem polega na tym, czy ta narracja będzie narracją wspólną. Na dzień dzisiejszy nie widzę takiej narracji, co nie oznacza, że ona gdzieś zaczyna kiełkować, że zaczyna się mówić, dyskutować, jest wiele opracowań, analiz, ale mam takie wrażenie, że one są jeszcze na pewnego przyczynkarstwa, a nie na etapie generalnych rozwiązań, które znajdują zrozumienie wśród tych, którzy podejmują decyzje o tym, jak to ma się przekształcać, czy to politycy, czy to świadome warstwy społeczne. No powiem szczerze, na dzień dzisiejszy tego nie widzę. A pana zdaniem, dlaczego 1% najbogatszych ludzi na świecie tak trudno przestać wierzyć w nieskończony wzrost? No to jest bardzo, wydaje mi się, złożony problem takiej natury socjologicznej. Pytanie jest teraz, kim są ci ludzie? Ten 1%, który, jeżeli dobrze pamiętam, wytwarza około 80% różnego rodzaju degradacji, zanieczyszczeń i tym podobnych. Czy to jest to, że ci ludzie mają kompleksy, które ciągle muszą zaspokajać tym, że mają więcej, że ich pozycja na rynku jest coraz szersza, to nie tylko chodzi o same korzyści finansowe, ale także pozycja społeczna, akceptacja społeczna, częściowo tylko rzeczywista, a częściowo pozorna. No, takim dla mnie bardzo krytycznym przykładem jest to, co, jak podaje prasa, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, szef Amazonu, pan Bezos, sobie funduje wycieczkę w kosmos z zamiarem tego, na ile można zrozumieć, że będzie to przyszły rynek usług turystyki kosmicznej. No, pozwala sobie, że wyda 20
3 miliony dolarów na to, no a na świecie żyją ludzie za 1-2 dolary dziennie, no to taki rok mniej więcej 40 tysięcy miasteczko mogłoby przeżyć, nie mówiąc już o tym, że do tego dochodzi około 300 ton emisji gazów cieplarnianych. Tak więc ta pogoń moim zdaniem jest właśnie gdzieś w nich siedząca wewnątrz i trafienie do nich jest strasznie trudne, bo są to ludzie zamknięci, którzy owładnięci pewną ideą, są tak nastawieni na siebie, tacy są przekonani o swoich racjach, że dotarcie do nich jest strasznie trudne. Co więcej, także mamy nie tylko wśród nich, ale wśród wielkiego biznesu co się nazywa greenwashing, czyli takie można by przetłumaczyć, zielone umywanie rąk. To znaczy producent samochodów, który emituje gazy cieplarniane, mówi, że on będzie sadził drzewa w Puszczy Amazońskiej, prawda? I czuje się rozgrzeszony. Co jedno z drugim ma mało co wspólnego, bo te emisje, które powodują samochody produkowane, są znacznie większe niż ta zdolność pochłaniania, nie mówiąc, że to jest trudne do tego, ażeby ten las przetrwał i był naprawdę rzeczywistą kompensacją w stosunku do tej emisji, które ewentualnie te samochody powodują. Dennis Meadows, kierownik zespołu przygotowującego raport Granice Wzrostu, porównuje niekontrolowany wzrost do raka. Tutaj cytat z jednego jego wypowiedzi, z jednego z wywiadów, które udzielił jakiś czas temu. Zdrowe komórki w pewnym momencie przestają rosnąć. Komórki nowotworowe rozmnażają się, aż spowodują śmierć organizmu. Wzrost populacji lub gospodarki zachowuje się dokładnie tak samo. Istnieją tylko dwa sposoby, aby zmniejszyć wzrost ludzkości. Redukcja liczby urodzeń lub zwiększenie śmiertelności. Koniec cytatu. Panie Andrzeju, co by pan wybrał? No to strasznie trudne pytanie. Ja bym spróbował odpowiedzieć w ten sposób, że jeżeli nie nastąpi opamiętanie, które wydaje się, że jest trudne, żeby nastąpiło w skali globalnej, nie w skali lokalnych aktywności, grup społecznych, które proponują alternatywny sposób życia, to czeka nas sytuacja, w której przyroda sama będzie nas regulować i przykładem jest tego ta pandemia, którą teraz mamy. Duża część pandemii, duża część takich chorób cywilizacyjnych jak Ebola czy HIV, to jest od zwierzęca. Te coraz silniejsze związki między dziką naturą, hodowlą, a człowiekiem właśnie prowadzą do tego, że te pandemie będą prawdopodobnie, jak powiedziałem, coraz częstsze ze względu na to, że my nie staramy się jako ludzie analizować przyczyn tych pandemii, starać się rozwiązać przyczyny tych pandemii, tylko działamy już post factum, czyli pandemia jest, świat się mobilizuje, prawda, próbuje jakoś z tym żyć, no ale ilość osób, która zmarła, jest bardzo duża. To są miliony. Tak więc tu widzę, że taka regulacja może w przyszłości, zwłaszcza, że ilość tych wirusów, które się szacuje, jest 1,7 miliona, a z tego gdzieś kilkaset tysięcy może zagrażać człowiekowi. My nawet nie bardzo mamy wiedzy na ten temat. Czyli próbując odpowiedzieć na to pytanie, no widzę raczej, że to przyroda
sama nas będzie regulować. No ale może sam jakieś opamiętanie będzie w związku z tym następować. Przypomina mi się ze szkoły średniej taka teoria Cuvier, który mówił o katastrofach ekologicznych, które doprowadzały do istotnych zmian na kuli ziemskiej. Ich tam było kilka i być może my żyjemy w takim czasie, kiedy ta katastrofa jest znacznie bliżej niż nam by się zdawało. No właśnie, wpływ jaki wywieramy na Ziemię wyznacza liczba ludności razy poziom osiągniętego dobrobytu razy szkody wyrządzone przez technologie zapewniające ten dobrobyt. To taki wzór, który pojawia się chyba także w drugiej weryfikacji granic wzrostu. Wpływ równa się ludność razy dobrobyt razy technika. Czy Pana zdaniem możemy ograniczyć ten wpływ na tyle, żeby życie ludzi na Ziemi nie skończyło się katastrofą? Znaczy, to jest także sprawa natury osoby pytanej. Ja jestem raczej osobą, która jest optymistycznie nastawiona, chociaż wie, że problemy, które rozwiążemy, nie oznacza, że nie będzie następnych problemów. I z takim podejściem mógłbym próbować się odnieść do tego, gdyż dla mnie kluczowym jest określenie, co my rozumiemy przez pojęcie dobrobyt. Jeżeli przez pojęcie dobrobyt rozumiemy nagromadzenie rzeczy w bardzo szerokim kontekście tego słowa, które posiadamy, które coraz to mamy nowsze, nie tylko w sensie tego, że ich funkcjonalność jest coraz lepsza, ale ciągle są one wyposażone w nowe gadżety, które są na krótką chwilę. No, więc takim przykładem, który mnie strasznie bulwersuje, jak widzę na ulicy ludzi, którzy kupują napoje w plastikowych kubkach i mają plastikowe rurki i to jest 3-4 minuty wypite i wyrzucone. I to ma być dobrobyt. Ja mam tu bardzo duże wątpliwości. Jeżeli inaczej zdefiniujemy dobrobyt, jeżeli go zdefiniujemy jako umiar, czyli ja na określenie takie bardzo lubię gospodarka umiaru, czyli to jest po angielsku chyba z nim to enough is enough, to sądzę, że wtedy ta liczba ludności, nawet jeżeli osiągnie te 10 miliardów w okolicach połowy XXI wieku, bo teraz wracam do odpowiedzi na poprzednie pytanie, że ta regulacja może następować w sposób, który no, nie sądzę, żeby wiele ludzi akceptowało właśnie ta wynikająca z ceny, jaką płacimy za ten dzisiejszy dobrobyt. Czyli jeżeli tak byśmy zdefiniowali dobrobyt, jeżeli do tego dołożylibyśmy rozumną technikę i technologię, poprzez słowo rozumną, to mam to na myśli, że ona nie jest sterowana tylko mechanizmem czysto rynkowym, ale jest właśnie sterowana tym, na ile to powoduje poprawę naszych relacji ze środowiskiem przyrodniczym, jak i relacji między ludźmi. To wtedy wydaje się, że jest szansa na budowanie takiego właśnie społeczeństwa umiaru, gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach fizycznie skończonych granic planetarnych, które mamy na kuli ziemskiej. Pytanie jest teraz kluczowe. Co jest siłą sprawczą, która może to dokonać? Tu wydaje się, moim zdaniem jest największy dylemat, największy problem. Takie badania zaufania społecznego Bertelsmana zrobione w 33 krajach no, kilka lat temu no, wyraźnie pokazują, że żadna z grup, czy rządy, czy politycy, czy biznes, czy
czy pozarządowe organizacje albo nie przekracza 50%, albo z małym dodatkiem przekracza 50%. Czyli gdzie jest ta siła sprawcza? Tam także jest odniesione do Polski. W Polsce ten kredyt zaufania do tych, nazwijmy umownie, instytucji czy organizacji, żadny z nich nie przekracza 50%. Czyli tu jest moim zdaniem bardzo ważne budowanie nowego rozumienia świata przez ludzi. To jest, bym nazwał, taka globalna edukacja, ale nie globalna w tym sensie, żebyśmy, co jest oczywiście ważne, wiedzieli, jakie są trudności ludności w Sahelu, czy jaki jest problem związany z ogromną migracją z Syrii, bo to też jest istotne, to jest ta edukacja dla spraw globalnych, ale globalna, żeby ludzie rozumieli, czym jest świat, w którym żyją, w którym mieszkają, jak należy go budować, co jest ogromnym wyzwaniem, bardzo trudnym wyzwaniem. I no, czasami zdaje mi się, że bym podzielał pogląd takiego też filozofa Barbera, który mówi, że siła jest w miastach, ale miasta te muszą być inne niż dzisiaj. Miasta muszą być też podporządkowane tym regułom, o których mówiłem, czyli muszą być miasta regeneracyjne, czyli to, co pozyskuje się, miasta muszą, nawet z zewnątrz miasta muszą pracować na to, żeby zregenerować to, co zostało w cudzysłowie zniszczone i zdegradowane, żeby ten obiekt był zamknięty w ramach tych granic, o których wspominałem. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A panie Andrzeju, a jak będzie wyglądać upadek cywilizacji, jeżeli nadejdzie? No to już jest pewne czarnowidztwo, którego nie wiem, czy jestem dobrą osobą, którą się o to pyta. Natomiast jeżeli miałbym mówić o, nazwijmy to, czarnym scenariuszu, no to kojarzy mi się to z blackoutem w Nowym Jorku sprzed wielu lat, kiedy nastąpiło załamanie się systemu energetycznego i kompletne ciemności w Nowym Jorku, brak zaufania do czegokolwiek, rabowanie, czyli ratuj się kto może. Ja widzę, że takie niebezpieczeństwo, oczywiście przekładając to na skalę globalną, mogłoby zaistnieć. Jeżeli popatrzymy na różne firmy grozy, ale firmy grozy właśnie związane z takimi apokaliptycznymi sytuacjami, no to no, takie coś będzie, tylko może być takie coś, tylko jest pytanie, czy właśnie taka terapia szokowa, która by zaistniała, nie doprowadziłaby do sytuacji, tak jak to opisują, jak był wielki potop, prawda? Że ludzie zaczęli wtedy w małych grupach coś odbudowywać, działać. Ja jestem w ogóle zwolennikiem, żebyśmy dążyli, mając technologię i technikę globalną, dążyli do działań lokalnych. Bo to moim zdaniem, jest pewną szansą. Nie musi to być lokalność miejska, może być to lokalność wiejska, czy lokalność małomiasteczkowa, ale ta apokalipsa, to uważam, że ona by właśnie bazowała na tym, każdy sobie rzepkę skrobie. Czy
Czyli rozumiem, trochę pan jest zwolennikiem tego hasła myśl globalnie, działaj lokalnie. Tak. Ja przyznam, że ostatnio jakieś parę miesięcy temu dowiedziałem się o tym, nie wiem czy to jest prawda czy nie, ale że twórcą tego hasła jest Jacques Ellul, taki filozof francuski, notabene zapomniany moim zdaniem, bardzo źle, że zapomniany. On bardzo mocno w latach 70., 80. analizował bardzo szczegółowo, wieloaspektowo analizował kwestię technologii i właściwie tego, że technologia się po prostu, on nie używa tego języka, ale teraz mi tak przyszło do głowy, urwała się po prostu z łańcucha i właściwie już nie słucha niczyich rozkazów. Dobrze, ale to następne pytanie. No właśnie, a może uratuje nas ta technologia? W to wierzy chyba większość dzisiaj ludzi, przynajmniej tych, którzy słuchają, nie wiem, polityków, czy takich ludzi jak Musk, czy wspomniany przez pana Bezos. Powiem tak. Nie wierzę, że technologia sama siebie nas uratuje. Wracając do Harariego, którego bardzo cenię i te trzy książki, które go przeczytałem, zrobiły dla mnie ogromne wrażenie. Tam jest postawiona bardzo taka trudna teza mówiąca o tym, że ta technologia, sztuczna inteligencja, genetyka może doprowadzić do sytuacji, której to, co będzie funkcjonowało w postaci właśnie różnego rodzaju robotów, sztucznej inteligencji czy czegoś podobnego, zacznie mieć kontrolę nad światem. Czyli innymi słowy, można byłoby tu, może to za daleko idąca teza, jest to bardziej moja i obawa niż rzeczywista wiedza, że tworzyć będzie nam się nowy gatunek. Jeżeli człowiek stał się gatunkiem dominującym przez te ileś lat, to być może przyjdzie nowy gatunek, który będzie gatunkiem takiego quasi człowieka w sensie technologicznym. Tak może być, czy nie, ale takie myślenie też jest widoczne. Ja uważam, że siła ludzkości jest w relacjach społecznych, we współdziałaniu, w tworzeniu takiego może tak, górnolotnie, wspólnego domu, takiej kohabitacji. To jeżeli się ten kierunek zwycięży, to wtedy ta technologia, która w dużej części urwała nam się ze smyczy, może zostać przywrócona właśnie do tego, żeby wzmocnić to, żeby być tym narzędziem wzmacniającym, a nie swobodnie działającym rozwiązanie, które jest poza kontrolą tych, którzy je stworzyli. Tak to widzę. Ilość rozwiązań dzisiaj technicznych i technologicznych moim zdaniem jest poza kontrolą. W części jest to obojętne, ale w części coraz bardziej zaczyna nam jako cywilizacji ludzkiej zagrażać. No właśnie, teraz ostatnio, właściwie ostatni numer w tygodnika Spraw Obywatelskich zawiera wywiad z profesorem Sztumskim, który mówi, że postęp techniczny od jakiegoś momentu zaczął dostarczać więcej zła niż dobra. No i coś chyba w tym jest, patrząc na tą rzeczywistość wokół. Pytanie jeszcze tutaj a propos tych możliwych scenariuszy.
bo przywoływany już wcześniej Meadows, ale też John Gray, brytyjski filozof, twierdzą, że zmiana, zmiana tego naszego kierunku, w którym podąża nasza cywilizacja, wymagałaby zmiany natury ludzkiej, a to przecież niemożliwe. Martwimy się tylko o bieżące przetrwanie, nie martwimy się o przyszłość. Chcemy więcej, szybciej, bez względu na katastrofalne konsekwencje w przyszłości. Jakby pan tutaj się odniósł do tej natury ludzkiej, która się też pojawia, myślę, wśród innych członków zespołu tworzącego granice wzrostu. Już nie pamiętam, jak ten Norwek się nazywa, który jakiś czas temu też wydał swój raport i też rok 2052 chyba, czy prognoza 2052. I on też tam mocno podkreśla wątek natury ludzkiej. To znaczy tak. Jeżeli byśmy popatrzyli w takim ujęciu antropologiczno-historycznym, jeżeli popatrzymy na ludy pierwotne i na to, skąd wyszliśmy, i te grupy pierwotne były właśnie grupami takimi wspólnie działającymi, wspólnie funkcjonującymi. Przeważnie były one izolowane od innych grup ze względu na to, że było ich mało, jak i nie było też możliwości komunikowania. Ale myśmy z tego wyrośli, prawda? Czyli gdzieś z tej współdziałania, współpracy, jedni okazali się lepsi, w cudzysłowie lepsi, zaczęli to kontrolować. I ten proces moim zdaniem trwa, natomiast jeżeli byśmy mogli wrócić do tego, tylko już w tej współczesnej wersji, czyli do tego właśnie wspólnego budowania, o tej lokalności, no ja sądzę, że no, taki krytyczny jak Meadows i Graham nie był. Raczej widział, że takie coś w powiązaniu z tym, co wspominałem o tym jednak odpowiedzi przyrody na naszą beztroskę wraz z pewnym powrotem do takiego bardziej dobrych relacji międzyludzkich mogłoby w dłuższej perspektywie doprowadzić do tego, żeby ten świat był bardziej, że tak powiem, zrównoważony. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała. Nie pamiętam, kiedy to było, ale bardzo dawno była taka książka Hojmara von Dietfurta Dzieci Wszechświata. I on tam postawił tezę, że ludzkość się rozwija tak, jak się rozwija i on to w jakimś stopniu przewidywał, ale powiedział, że jeżeli by nastąpiło zagrożenie zewnątrz, czyli inna cywilizacja by nam zaczęła zagrażać, to wtedy współdziałanie, współpraca byłaby znacznie lepsza, mocniejsza, czego pewnym, może bardzo niedoskonałym przykładem jest jednak to, co się stało z pandemią, to jak jednak ten świat próbował wspólnie zareagować. Z różnym skutkiem, powiedzmy sobie, ale jednak próbował. To jest następna ewentualność, która może nastąpić, bo nie możemy wykluczyć, że nie ma innej cywilizacji. W kosmosie i to cywilizacji, która może być na podobnym poziomie technologicznym albo wyższym. Tak więc bardziej bym szedł w tym kierunku, takiego właśnie widzenia, że są pewne mechanizmy, które mogą zadziałać, które doprowadzą przy bardzo wysokich kosztach społecznych do otrzeźwienia.
Dobrze, to pytanie ostatnie wiąże się z tym cytatem, od którego zaczęliśmy tę rozmowę. Każdy, kto wierzy w nieskończony wzrost na mającej fizyczne ograniczenia planecie, jest albo szalony, albo jest ekonomistą. Pan rozumie, nie wierzy w nieskończony wzrost, więc pytanie jest, jaka jest alternatywa? Słyszeliśmy już o zrównoważonym rozwoju, o ekorozwoju w przeszłości, a teraz bardzo, bardzo powoli pojawiają się takie hasła jak postwzrost, a także dewzrost. Co jest alternatywą? Znaczy tak. To, co zostało przytoczone na początku z Kenneta Boldinga, to on napisał taką fajną książkę wiele lat temu, Ziemię jako statek kosmiczny. I wydaje się, że to jest, bo to jest o granicach, prawda? Statek kosmiczny ma określone zasoby. I trzeba sobie radzić z tym, co na tym statku kosmicznym jest. Jakbym to widział, to, co mogłoby być budowane, to wydaje się, że ten, nie lubię pojęcia pozrost czy dewzrost, wracam do tego, co mówiłem, to jest gospodarka umiaru, czyli umiar, który społecznie sami musimy wypracować. To nie może być umiar, który ktoś nam narzuci, prawda? Bo możemy tu dojść do koncepcji komunizmu i powiedzieć, że każdemu jedne spodnie na 2 tygodnie wystarczą. Ten umiar musi być wbudowany w cywilizację ludzką. Co mogłoby go budować? No, można by sobie wyobrazić, że no właśnie taka regeneracja poprzez lokalność, demokrację bezpośrednią, poprzez rozwiązania, które teraz bardzo się są na tapecie, czyli prosumeryzm, czyli przy energetyce jest to budowanie bezpieczeństwa energetycznego od dołu, a nie od góry. To jest zamknięty obieg surowców. To są lokalne grupy współdziałania, które wykorzystują globalną wiedzę. Właśnie w tej książce Harariego bardzo ciekawie jest pokazane, że skomplikowane operacje dzisiaj przy pomocy nowoczesnej technologii mogą wykorzystywać lekarze lokalni, którzy są, że tak powiem, sterowani przez tych, którzy mają bardzo głęboką wiedzę, technikę, technologię i mogą im podpowiadać, jak to robić. I to wydaje się, że te lokalne musiałyby tworzyć pewną sieć, taki układ sieciowy współdziałań. Można także rozważyć, jest takie coś, został stworzony globalny pakt na rzecz środowiska, zastanawiać się, że ta lokalność może musiałaby być połączona pewnym parlamentem czy rządem globalnym, który właśnie by dbał z punktu widzenia tych granic, które wyznaczają możliwość funkcjonowania na kuli ziemskiej i był takim trochę jakby gospodarzem tego. No i to oczywiście musiałoby się wiązać z pewną uniwersalnym prawem, który byłby bardzo moim zdaniem ważny, ale trudny, żeby do tego dojść. W książce, którą bardzo jest interesująca von Weizsäckera i Wickmana, którzy także wywodzą się z klubu rzymskiego, oni tam mówią o takich 5 etapach, takich 5 krokach, które mogłyby do tego doprowadzić. Oni mówią o tym, że musiałby być międzyrządowy zespół do spraw zmiany klimatu, przekształcony w zespół do zamieszkiwalności planety Ziemi. Mówi o tym, że powinny być takie ministerstwa w każdym jakby rządzie, które właśnie zajmują się tymi problemami globalnymi.
to także, by szczyty klimatyczne powinny być przekształcone na szczyty, jak zamieszkujemy. I tu wracam do tego, o czym była mowa, czyli myśl globalnie, działaj lokalnie, ale w takim nowoczesnym sposobie myślenia o tym, że jest wspólny wysiłek międzynarodowy, ale aktywność odbywa się lokalnie. To bym widział jako pewne rozwiązanie, ale wracam ciągle do tego, co mówiłem wcześniej. Nie mam wyobrażenia na dzień dzisiejszy, to znaczy, że nie istnieje siły sprawcze, która by do tego dokonała w czasie, który nam jest potrzebny. Bo można sobie wyobrazić, żeby to trwało dziesiątki lat, na wiek by to się zadziało, a jak pokazuje najnowszy raport Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu sprzed 2 dni, myśmy powinni w tym dziesięcioleciu dokonać gwałtownej redukcji emisji gazów cieplarnianych. To jest konsekwencją tego, o czym dziśmy rozmawiali. Tak więc wracam do tej siły sprawczej. To jest dzisiaj moim zdaniem kluczową rzeczą do tego, żeby uspokoić ten rozdmuchany rozwój gospodarczy wraz z technologią, z ludźmi bogatymi, którzy uważają, że tak kiedyś się mówiło, że on się zawsze wyżywi, że oni mając pieniądze, dostęp do wiedzy i technologii przeżyją, jak ich trafi powódź albo innego rodzaju zdarzenie, może się okazać, że oni też nie przeżyją. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był dr Andrzej Kassenberg, współzałożyciel Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, jego wieloletni prezes i współzałożyciel Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju, za rozmowę. Dziękuję bardzo, kłaniam się. A Państwu do widzenia mówi Rafał, do usłyszenia mówi Rafał Górski. Zachęcam do odsłuchu już w kolejny wtorek Tygodnika Spraw Obywatelskich i podcastu Czy Masz Świadomość? Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy Masz Świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!